9 osób utonęło od początku wakacji w naszym regionie, a w całym kraju w wodzie życie straciło tego lata już ponad 150 osób. Powodem jest przede wszystkim brak rozsądku i brawura. Do tragedii najczęściej dochodzi na niestrzeżonych kąpieliskach. Brak kompaktu słownego, a to był zasinienie płotów skórnych wokół kwadrata. Opolscy strażacy podczas trzydniowego szkolenia mieli okazję przećwiczyć techniki ratownictwa wodnego. Symulowano najbardziej prawdopodobne scenariusze wypadków na jeziorze. Możemy tutaj mówić o błędach ludzkich. Nieraz jest ten czas, który od momentu do zgłoszenia, zanim tutaj przyjedziemy, ta sytuacja może nam się rozwinąć. Ktoś może, osoba postronna może próbować swoich sił w ratowaniu, a okaże się osobą poszkodowaną w rezultacie. Od zakończenia roku szkolnego w opolskich akwenach życie straciło 9 osób. Do tragicznych zdarzeń dochodzi najczęściej tam, gdzie są ratownicy, jednak poza wyznaczoną strefą strzeżoną. Przyczyną wypadków oprócz alkoholu jest także rutyna. Wybierając się na nadwodę, powinniśmy zabrać ze sobą także zdrowy rozsądek i wybierać właśnie miejsca strzeżone. Jeżeli wybieramy się na sprzęt pływający, używajmy kamizelek asekuracyjnych bądź ratunkowych. Amatorów wodnych atrakcji gubi także mylne często przeświadczenie o własnych umiejętnościach. Świadomość zostaje praktycznie do samego końca i my, mimo tego, że nie mamy sił, żeby wydostać się na zewnątrz, nasza świadomość cały czas jest, więc my jesteśmy pod wodą, ale my jesteśmy świadomi, że my jesteśmy w procesie tonięcia. Niektóre kąpieliska w naszym regionie strzeżone będą do jutra, inne do poniedziałku 2 września. Informacje na ten temat dostępne są w serwisie kąpieliskowym. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.